czy blondynki i brunetki są naprawdę różne? Wcale nie! Tak mówią nasze dziewczyny. I nie przeszkadza im to w przyjaźni. Zobacz ich nowe przygody na Lalilu. Przywitajcie się ze Stacy. Jest blondynką i uwielbia jasne kolory. Ten biały top jest dla niej idealny. Zrób mini spódniczkę z rozciągliwego materiału. Dodaj zagięcia w ten sposób. Spódniczka zrobiła się większa i piękna. Zrób jasną bluzkę z lekkiego materiału. Nałóż białe skarpetki i różowe buty. Jeden z zakupów Stacy to łańcuszek od Versace. To bardzo fajny dodatek. Ułóż jej włosy i ostóp różową kokardą. Uwielbiam mój nowy wygląd. Pasowałabym nawet na tydzień mody. Dlaczego nie dostałam zaproszenia? Nasza blondynka wróciła z zakupów. Och, nie mam już siły rozpakowywać tych wszystkich toreb. Mam tam tyle drogich rzeczy. Najpierw odpocznę i pochwalę się przyjaciółce. Rachel, nie uwierzysz, co dziś kupiłam na wyprzedaży. Tak, Chanel i Dior. Rachel jest brunetką, przyjaciółką Stacy. Zróbmy jej leginsy ze spandeksu. Wytnij części na bluzkę, zszyj je i dodaj rękawy. Biała bluzka z wysokim kołnierzem będzie dobrze kontrastować z jej ciemnymi włosami. Dodaj fioletowy szal jako dodatek. Rachel nosi białe buty. To bardzo elegancki wygląd. Podoba mi się. Brunetka pracuje na komputerze. Jest projektantką wnętrz. Czasami praca ją tak pochłania, że zupełnie traci poczucie czasu. Ta różowa torebka na pewno należy do Stacy. Pomaluj środek. Torebka będzie kosztować więcej, gdy dodamy do niej logo Chanel. Dodaj jasne cienie. I oczywiście koraliki i kryształy górskie. Więcej brokatu nie zaszkodzi. Powieś na torebce breloczek i wręcz ją blondynce. Zobacz, co to jest. To limitowana torebka Chanel. Od dawna ją chciałam. Tak trudno ją zdobyć. Tak się cieszę, że nareszcie ją mam. Papier piankowy i kryształy górskie dają nową torebkę. Wytnij elementy i boki. Zrób miejsca zagięć i złóż podstawę. Teraz potrzebujemy dodać rączki i uchwyty. Dodaj kryształy górskie też na dole, żeby się nie pobrudziła. Brunetka przyszła do pokoju po swoją torebkę. Gdzie ona jest? Mam! Moja ulubiona torebka. Kupiła mi ją przyjaciółka. Może ułożyć włosy na bok albo w kucyk? Nie, tak jest najlepiej. Ale jej psy nie chcą, żeby wychodziła. Nie martwcie się, wrócę bardzo szybko. Pomaluj futro psa na czerwono i jasno-różowo. Wybierz pompony. Ten będzie na ogon, a resztę użyj na futro. Użyj suchych pasteli, żeby pomalować futro. Dodaj nos i kokardę. Ozdób szyję psa medalionem z koroną i kryształami górskimi. Ale słodki pudelek! Stacy przyprowadziła swojego psa do fryzjera. Pracują tu tylko profesjonaliści. Fryzjer najpierw kąpie psa, a potem suszy ręcznikiem. Następny krok to uczesanie futra i stylizacja futrzanych kul. Oto właścicielka. Jak się masz, moje maleństwo? Futro umyte? Tak, wszystko gotowe. Super, do zobaczenia niedługo. Będziemy czekać. Czas wracać do domu. A teraz zadanie dla florystki. Zrób roślinę z gałęzi. Wow, mamy świeże zielone liście i suche gałęzie. Owiń sznurek na zakrętce. Wsyp ziemię. I dodaj roślinę. Ugnieć ziemię. Roślina wygląda świetnie. Psy się cieszą. Jej, Rachel wróciła.
Jestem w domu. Udało mi się zdobyć ostatnią, ale mam farta. Proszę, nie zjadajcie rośliny. Potrzebuję tylko minutki. Ale jeden z psów jest bardzo ciekawski. Co to? Żeby się dowiedzieć, trzeba wykopać. Ups, lepiej się schować za kanapą. Zły pies, roślina się przewróciła. O, co zrobiłeś? Prosiłam, żebyście nie ruszali rośliny. Och, nie umiem się na was gniewać. No dobrze, posprzątam. Wszystko będzie dobrze. Odetnij kawałek przezroczystej zatyczki. Spiłuj pilniczkiem do paznokci. Pokryj brokatowym papierem piankowym. Ozdób wyciorem do fajki. Zrób logo Chanel z ogniwek. Dodaj kryształy górskie i gotowe. Teraz przygotuj pędzle. Pomaluj je i pokryj kryształami górskimi. Wszystko musi błyszczeć. Te pędzle będą idealnie nadawały się do różnych kosmetyków. Nasza gwiazda uwielbia błyszczeć. Złoty cień i dużo rozświetlacza to część jej codziennego wyglądu. Muszę zawsze wyglądać idealnie. Pies coś poczuł. Jest na właściwym tropie. Potnij skórę na paski. Zrób z nich wygodny kaganiec. Udekoruj małymi kryształami górskimi. Nie zapomnij o obroży. Teraz psy są gotowe na spacer. Chodźmy! Kiedy idziesz na spacer z dużym psem, najlepiej używać smyczy z karabinczykiem. Pies chce przyciągnąć uwagę dziewczyny. Hej, co jest? Jesteś głodny? Oba psy biegną do szuflady z kagańcami. Rozumiem, ktoś chce iść na spacer. Rachel i psy postanowili iść do parku. To najlepsze miejsce, żeby iść na spacer z psem. O, znowu się zaplątałam. Z wami zawsze jest tyle zabawy. Zrób puderniczkę z brokatowego papieru piankowego i plastikowej zakrętki. Wypełnij białym pudrem. Przykryj plastikową folią, dodaj puszek do pudru i przykryj pokrywką. O, to Chanel! Zrób puderniczkę z dużych kryształów górskich. Blondynka jedzie do domu w swoim różowym samochodzie. Jest tak gorąco na słońcu. Muszę przypudrować nosek. O, to niezbyt wygodne. Nie mogę prowadzić i robić makijażu w tym samym czasie. O nie, co ja zrobiłam? Jestem cała w pudrze. Przepraszam, rozproszyłam się. Proszę pani, wszystko dobrze? Słyszałem hałas. Tak, wszystko dobrze. Pomogę ci. Dziękuję, jesteś taki miły. I przystojny. O, wygląda, że ta dwójka się sobie spodobała. Stacy nareszcie wyczyściła twarz z pudru. O, ale dzień. Co bym zrobiła bez ciebie, Andrew? Zrób torebkę dla Rachel ze złotego materiału. Zszyj element od środkowej strony. Przyklej zamek. Zrób błyszczyk z wkładu długopisu i patyczka higienicznego. Rachel uwielbia mak. Brunetka siedzi na ławce i obserwuje swoje zwierzaki. Poprawię usta. Tak tu wieje. Nie chcę, żeby usta mi wyschły. Uwielbiam ten kolor. Użyj dwóch koralików, żeby zrobić butelkę perfum. Narysuj etykietkę z logo. To też Chanel. Stacy, nie dość już perfum? Perfum nigdy za wiele. A, rozumiem. Andrew zaprosił ją na randkę. Oby tak samo lubił perfumy Chanel. Użyj przezroczystego pudełka i pastelowego papieru, żeby zrobić pudełko na bukiet. Ozdób koronką i satynowymi wstążkami. Włóż do środka wypełnienie do prezentów i dodaj róże. Kryształy górskie wyglądają jak krople porannej rosy. Ale piękny kwiat! Stacy będzie zachwycona! Andrew miał już do niej dzwonić, ale Stacy dotarła. Tak
Kwiaty są dla ciebie! Wow, moje ulubione! Skąd wiedziałeś? Dziękuję! Dobra robota, Andrew! Jesteś prawdziwym dżentelmenem! Para spędziła wieczór pijąc kawę i jedząc ciastka. To była dobra zabawa! Przyjaciółki urządziły sobie piknik pod wieżą Eiffla. Napijmy się za przyjaźń! Dziewczyny uwielbiają spędzać razem czas! Podróżować, odwiedzać różne miejsca, robić zakupy i jeździć samochodem po mieście. Woohoo! Podobał ci się nasz filmik? Daj pod tym filmikiem łapkę w górę. Subskrybuj Lalilu i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić żadnego naszego nowego filmiku.